Dzień dobry. Proszę Państwa, znajdujemy się w miejscowości Biegłów w województwie świętokrzyskim, w moim gospodarstwie rolnym prowadzonym przez naszą rodzinę już od kilkunastu lat. Zajmujemy się uprawą zbóż, rzepaku oraz warzywami na powierzchni około 70 hektarów. Przeważającą rośliną w naszym gospodarstwie są zboża oraz rzepak i 1/4 powierzchni zajmują warzywa, czyli ziemniaki i pietruszka. Prowadzimy także działalność gospodarczą, którą jest tartak. Posiadamy w swoim gospodarstwie 4 silosy zbożowe. 2 silosy są to starsze silosy binowskie o pojemności 68 ton oraz 2-letnie silosy Consila o pojemności 81 ton każdy z nich. Są to silosy lejowe, zmontowane w układzie rzędowym z podajnikiem kubełkowym oraz przenośnikiem ślimakowym u góry do zasypu tych silosów. 2 starsze silosy binowskie planujemy w przyszłym roku osadzić na lejach, zrobić z nich silosy lejowe, ponieważ są to silosy bardzo wygodne do opróżniania i do utrzymania czystości w nich. Problemem jedynym jest to, że ciężko jest kupić sam lej do takiego silosu. Realizacja i montaż tych silosów odbywał się w 2018 roku. Zamówione zostały na przełomie lutego i marca 2018 roku i udało im się zmontować w lipcu w ciągu jednego tygodnia. Montaż przebiegł szybko i sprawnie, bez większych tam problemów. W przyszłości po podniesieniu 2 silosów binowskich planujemy od góry zamontować jeszcze 1 przenośnik ślimakowy do zasypu kolejnych 2 silosów, a pod spodem, pod wszystkimi 4 silosami planujemy zamontować radrer do opróżniania tych silosów. Podstawowym wyposażeniem każdego silosu zbożowego według nas jest system wentylacji, który pomaga jedno, że schłodzić zboże po wsypaniu, a drugie ewentualne jego dosuszenie i przewietrzenie w silosie. Pomieszczenie, w którym znajduje się podstawa podajnika kubełkowego, znajduje się na głębokości 3 metrów, ponieważ u nas został zamontowany kosz zasypowy grawitacyjny. To pomieszczenie najlepiej jest zrobić o większych wymiarach, mniej więcej 2x3 metry, ponieważ zawsze się może zdarzyć zablokowanie podajnika kubełkowego i po jego otworzeniu, opróżnieniu, uruchomieniu ponownym musimy mieć troszkę miejsca, żeby to zboże rozsypane z powrotem do niego wsypać.